Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym retrograniu. Tak, słuchajcie, była mała przerwa od retrogrania, bo jak wiecie, skupiłem się troszkę na Crashu. Dzisiaj będzie też pierwszy odcinek drugiej części Crasha, czyli remasterów na PlayStation 4, więc też was zapraszam. Natomiast słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za Aladdina. To jest kolejna gra retrogrania i ja przyznam się szczerze, że w nią nie grałem. Powiedzmy, że lubię Aladdina i lubię takie przygodówki, bo sprawdziłem sobie troszeczkę, jak to wszystko wygląda, jak się wszystko prezentuje. I wygląda całkiem obiecująco, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam wielką tylko nadzieję, że nam się uda. Dobrze, słuchajcie, ja oczywiście gram, gram oczywiście na padzie od Xboxa na emulatorze. Słuchajcie, myślę, że start game. Nie będziemy tutaj w żaden możliwy sposób przedłużać. Mam tylko wielką nadzieję... W ogóle ja to nagrywam Actionem, a nie Frapsem. No dobra, action wygodniejszy. Co prawda nie będzie kółka, więc może wiecie co, jak chcecie, to dajcie mi znać, czy wolicie zrobić, żeby było kółko tak jak zawsze, czy tak jak jest. Mi to jest w sumie bez znaczenia. Dzisiaj nagramy tak wyjątkowo, bo akurat mam odpalone. Continue without saving. Nie, ja chcę wybrać slota. O Jezus, naprawdę muszę wybierać. Serio, nienawidzę tego. Dobra, nazwijmy to... Wa. Niech będzie. Nie pamiętam Aladdina, tak bardzo nie pamiętam i to co prawda oglądałem jako dziecko, to tego jestem pewny. Pamiętam, że był dżin, latający dywan, ta małpka śmieszna, chyba kapucynka była. Była też ta dziewucha, też nie pamiętam jak się nazywa. O Jezu, jaka grafika. Al, master, wake up. Come on, Al, get up. Czemu nie mam napisów? O Jezu, przewinąłem filmik. No nie, nie, przepraszam was bardzo. Przepraszam, nie chciałem. Wybaczycie, nie? Wybaczycie. Ale ja chcę napisy, bo ja po prostu muszę mieć gry z napisami. Halo. Wibracje, no wiem. A czemu nie ma napisów? Tu, 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 tu. Stereo, no chcę, żeby było stereo. Ale no ja chcę napisy. Halo. Słuchajcie, nie wiem, czemu nie ma napisów. Trudno, będzie bez napisów. Dobra, o Jezus. Dobra, tym się ciepię. Widzę, że zważywszy, że jest to gra Disneya, sterowanie jest bardzo podobne jak w przypadku Toy Story, to już widzę, więc tu nie będzie problemów. Tu mamy jakieś chłodzenie, takie jest dziwne z dupki trochę. Dobra, nie mam na razie chyba żadnych zdolności, kamerę przewijam tymi. Tu mam celowanie, czyli jest, słuchajcie, identycznie jak było w przypadku Toy Story, więc myślę, że się odnajdę. Dobra, aha, czyli to są beczki, których nie rozwalę. A dzbanuszek? O, dzbanuszki już możemy. No i pięknie. Ale widzę, że nie mogę chodzić tym. Muszę schodzić strzałkami chyba. To bym wolał bardzo analogią, ale... O, są napisy! These are a great source of information, so do not ignore them. Did you know that coins are the main currency in Agrabah? Coins can be used to complete many different tasks, and might be useful in buying a thing or two. Buying things. Collect coins wherever you can. I need some biscuit. No dobra, ale już wiemy, że monetki są jakimś tam wyznacznikiem tego, że możemy sobie coś kupować. Mamy znowu lampę. Dzień dobry. Al, you can get a good look around by pressing L1 on the controller. L1, okay. Gorgeous. L1. No, L1. Aha, czyli L1 się rozglądamy. Dobra. Okej. Okay. Czy tu mogę? Halo, dzień dobry. Nie, nie mogę. Dobra, wiecie co? Widzę, że będę jednak chyba chodzić strzałkami. Są moim zdaniem wygodniejsze w użyciu. Red gem! No, Al. Red gems are very precious and very valuable. Precious. If you collect them on a level, you'll enter my mysterious magical lamp and get a chance to earn a... Ooh, special bonusy. Special bonusy to ja pragnę w każdych możliwych ilościach, więc na pewno będziemy ogarniać. Ojej, a sterowanie. Nie. Wiem, przepraszam, narzekam, ale ja się naprawdę muszę przyzwyczaić, bo jest identyczne jak w przypadku Toy Story, a to mi też trochę zajęło, żeby się przyzwyczaić. Dobrze, czy my coś tutaj mamy? Nie, nie mamy, ale... Ojeja, co to jest, przepraszam bardzo? A, checkpoint, okej. Okay. Mamy lampę Gina. I co mi daje to? Znaczy, w sensie coina Gina. This isn't just any token, it's a genie token, which gives you the chance to win valuable prizes on my genie wish machine. Aha, dobrze, czyli widzę, że mamy też jakąś maszynerię, którą możemy, kurczę, w sumie całkiem przyjemne to. Póki co, to wie się, jak to się okaże.
Dobra, dzbanki to ja mogę, wiem. Kłoza! Kłoza, moi drodzy, kłoza! No dobra. Nie chcę lampy, chociaż nie, będziemy musieli ogarnąć lampę chyba. Dobra, co mi powiesz tym razem? Tak, wiem, mogę obracać, spokojnie. Tego się zdążyłem nauczyć. Okej, no dobrze. Co dalej? Słuchajcie, dzisiaj jest standardowo wstępniak, więc ten odcinek nie będzie jakiś mega długi. Block this attack, tylko... Aha, czyli pod tym mam półko, no dobrze. No to dzień dobry. To była blokada? Wow, aha, dobra, czyli tutaj mamy pićku, które daje nam możliwość ogarnięcia się, dobrze. Ale widzę, że mogę robić też takie ślizgi, to mi się podoba. Dobra, spoko. Dobra, mamy kolejny checkpoint. Halo. A, tylko widzicie, ja muszę tutaj wyjmować albo ten, ogarniać miecz. Okej, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, no ale spoko. Dobra, kolejna lampa. And press circle. A, to tak działa. Czyli widzę, że szczury, powiedzmy, wchodzą mi w jakąś określoną... Aha, tylko że ja muszę je dziabnąć. Muszę bezpośrednio na nie. Ale to wiecie co? To myślę, że będziemy raczej... Bo te szczury są dziwne. Jak to szczury. Ale będziemy chyba jakoś inaczej to ogarniać. Coś tak czuję. Dobrze, tu chyba nic więcej nie ma. Czy ja tu mogę? Dzień dobry. Halo, woda. Nie, woda mi krzywdy nie robi. No dobrze. Hey pal. Some guards have keys that you can use to open doors and gates. Aha. Czyli określeni strażnicy mają kluczyki, którymi będziemy otwierać różne przejścia. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Wow, dziabnął mnie! No jaka bitch! Czy ty miałeś klucz? Oczywiście, że masz klucz. Pięknie. Co za owoce? Halo. Poproszę. Aha! Czyli to w ten sposób działa. Dobra, czyli widzę, że mamy tutaj też swojego rodzaju formę owoców. Czy ja mam na tym poćwiczyć? Jak ja mam to teraz tutaj zrobić? A, możemy tak, o! Dobra. Widzę, że jest odwrócone sterowanie niestety, ale przyzwyczajimy się do tego. Dzień dobry. I mamy token, świetnie. Cóż to jest za... Czy to coś mi da? Chyba nie. Wiecie, że ja lubię wszędzie się, może tak powiem, wpierdzielić. Dobra, weźmy sobie te owocki, niech one nam się załadują na fulla. Podoba mi się ten Aladdin, kurde, dlaczego ja w niego nigdy nie grałem? Nie, mam zielonego pojęcia. Chociaż może to jest kwestia tego, że żaden z nas, jak mieliśmy konsolę, wiecie, sąsiedzi i tak dalej, nie mieliśmy tego. Ale gra jest naprawdę fajna, podoba mi się. No wiecie, graficznie to standardowo, wiadomo. Katastrofa. Ale ogólnie na razie idzie dobrze, no nie wiem jak to będzie w następnych... No halo! A czekajcie, jeszcze korzystając z okazji, czy ja mogę sobie zmienić... Nie mam dostępu do opcji? Nie, są opcje. Camera mode. Aktywną ustawmy sobie i widzę, że nie mogę niestety ogarnąć. I słuchajcie, ten poziom składa się tak, widzę, że zdobyliśmy w tym poziomie wszystkie gemy. Wszystkie tokeny i zostało nam jeszcze do zdobycia 6 monet, więc w sumie nie wiem, czy jakąś gdzieś ominąłem, czy nie. Ale wszystko się okaże. O, dobra. W każdym razie, słuchajcie, nie wiem też ile jest poziomów, więc byłbym albo wdzięczny, żebyście mi napisali, ewentualnie sam postaram się to sprawdzić. I myślę, że coś tam... O, proszę, są monetki, dzień dobry. O nie. Nie, ja tak nie lubię. Nie lubię. Ja mam pewne obiekcje. Serio. No dobra, ale wiem, że chodzi o to zapewne. Dobra, zjechaliśmy. Aha. Czy to jest koniec? Oczywiście, to jest koniec. Słuchajcie, poziom widzę wyszedł nam chyba na stówkę. Oczywiście, że na stówkę. Także dostaliśmy 2 Genie tokeny, 46 końców i pokonaliśmy wszystkich dwóch strażników. W
Fajne jest to i podoba mi się, że mamy możliwość... O Jezus, a jak to... No dobra, no. To się samo zatrzyma, czy ja mogę? Stop. Na dzień dobry, winner. Co wygrałem? Extra life. Może być i ekstra życie. Myślę, że będziemy to robić tak za każdym razem, jak skończymy w sumie, bo no umówmy się, że... O, czyżby wszystkie złote? Wszystkie złote. To pewnie też będzie extra life. Tylko chyba więcej. Free lives. Czyli rozumiem, że dziewucha to są życia, jak jest reszta, to nie wiem. Press to jump. Dobra, no to wiemy. Aha. 100 coins? Are you normal? O Chryste, nie dam rady. No nie, no i się spierdzieliłem. A mogę jeszcze raz? Mogę jeszcze raz. Okej, okay, dobra, czasóweczki to ja lubię. Czasóweczki są spoczko. Dobra, 29, ale chyba... Ej, czemu... Spadłem. Dobra, ale nie wiem... O Jezus, nie. O. Słuchajcie, nie wiem czemu czuję się trochę jak w Crashu niestety, bo... Aha! Czyli to jest kwestia tego, w ile mamy prób. Czyli to taka... W sumie nie zobaczyłem, co on tam do końca powiedział. No ale dobra. Wydaje mi się, że chyba mamy 5 podejść. Tak mi się wydaje, albo mniej. No trudno, nie wyszło to może tak, jakbym tego chciał, ale trudno bywa. No i słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. Standardowo pamiętajcie, że w moim wypadku są to wstępniaki, a wstępniak, każdy wstępniak jest krótki, bo to jest po prostu przejście pierwszego poziomu, ogarnięcie, zaznajomienie się z grą. Natomiast mnie się ogólnie podoba, więc dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Mam nadzieję, że będziecie wpadać też na następne odcinki. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Aha. Czyli nie widzę za bardzo, żebyśmy mieli tutaj jakieś rzeczy do zrobienia już na dzień dobry. Wrzuciłem monetę do tego? Tak można? Okej, dobra, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Także mam wielką nadzieję, że seria wam się równie spodoba. Dajcie mi znać odnośnie kamery, czy chcecie kółko takie jak było, czy może być tak jak jest teraz. No i co, jeżeli macie dla mnie jakieś rady, śmiało piszcie w komentarzu, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wpadajcie też na wszystkie social media, tam macie w opisie wszystko. No i co, ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.